pierwszym finale pomogła szczęśliwa marynarka i świetnie się skończyło. Ja mam do dyspozycji coś lepszego. 13 szczęśliwych sejfów. To jest nowa zabawa w RMF FM. Szczęśliwa trzynastka. Zaczynamy finał numer 2 i niech skończy się jeszcze wyższą wygraną. Dzwonimy oczywiście do osoby wylosowanej pod nadzorem pana mecenasa Rafała Karcza, który jest z nami w studio. Czuwa. A nagroda główna 300 tysięcy złotych. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Radio RMF FM. Daniel Dyk w sprawie szczęśliwej trzynastki. Dzień dobry, dzień dobry. Imię halo? W SMS-ie wysłanym przez ciebie mówi mi, że to Aleksander. Tak. Aleksandrze, gotowy na emocje, gotowy na pieniądze? No jasne. Słuchaj, sprawa jest prosta. Pieniądze w każdym z sejfów, nie możesz chybić. 10 razy po 3 tysiące, 2 razy po 30 tysięcy, no i jest oczywiście 300 tysięcy złotych. Teraz to pytanie. Wybierasz sejf numer od 1 do 13. A niech będzie 11. 11, tak? Mamy to, mamy to i teraz mam nadzieję się zacznie dopiero. Teraz się zacznie. Ani ja, ani ty nie wiemy, co w środku tej jedenastki, ale chciałbym zaproponować ci odkupienie tego, co w sejfie. Proponuję 10 tysięcy złotych. Nie, człowiek jest pazerny, więc jedenastka. Jedenastka, to znaczy 11 tysięcy. Dobrze, 11 tysięcy mogę zaoferować za zawartość sejfu. Piękna suma. Nie, nie, nie. Zostajemy przy tym numerze 11. Ale jesteś absolutnie pewny, jakbym powiedział, że 12... Nie, 11 to może moja i dobro, szczęśliwo. Liczba w sumie 11, że się urodził, więc... Dobra, nie mam kontrargumentów. Nie sprzedajesz, taka jest twoja decyzja, nie. Więc otwórzmy safe numer 11. No chyba, że 15 tysięcy cię skusi. No kusi. No, to musi być twoja decyzja. Tu już pewny, już 11, ale 15 tysięcy. No, kurczę, jak tam coś będzie lepszego? No, to niestety ani ja, ani ty nie wiemy. W ciemno licytujemy obaj. 3, 2, 1. Jaka decyzja? Bierzesz 15? Lub zostajemy przy sejfie. Lub zostajemy 11. Przy sejfie numer 11. No. No, kuszące, kurczę. Kuszące, tak? Czekaj, no, mam tutaj jeszcze 100, 200, 300, 400, 500, no zejdę do dna już. Jeszcze w sumie 16 tysięcy mogę zaproponować. To niech pozostanie te 16, nie 16 tysięcy, tak? Losu. Nie będziemy kusili, czyli nie chcesz sprawdzać, nie. Co było w sejfie no, numer 11? No, niech już zostanie te 16, to już jest fajna kwota. Dobra. Fajna kwota, idzie parę spraw rozwiązać. Tym idzie, a jakie sprawy na przykład? No bieżące wydatki, a przede wszystkim firmę prowadzę, więc zawsze są potrzebne pieniądze. To zawsze się przyda. Gratuluję bardzo serdecznie, Aleksandrze. 16 tysięcy złotych jest twoje. Czy pozwolisz mi zajrzeć do tego sejfu, bo chcę wiedzieć, co odkupiłem. Dzięki, elegancko. Dotarło, no, trochę super. Dłużej połączę. Słuchaj, czy mogę sprawdzić, co jest w sejfie numer 11 w twojej obecności? Proszę, bo słuchacze bardzo, chcą wiedzieć. Zobaczymy. Dobra, sprawdzamy. Odważny Aleksander, sprawdzimy, czy zrobiłeś dobry biznes. Zrobiłeś znakomity biznes. Tu jest 3000 zł. Wielkie gratulacje. Panie mecenasie, mnie jeszcze interesuje, gdzie jest nagroda główna. 300 tysięcy złotych. Jest zalakowana koperta. Aleksander, jesteś z nami? Ciebie, tak, to też jestem, pewnie. Jestem. Ja już myślałem, że wydajesz te pieniądze, 16 tysięcy złotych. Nagroda główna nie. W sejfie numer 2. Tak kończą się dzisiejsze emocje. Zapraszamy do jutrzejszych. Gdzie będą jutro pieniądze, gdzie nagroda główna i czy będzie to 300 tysięcy, a może więcej. Zapraszamy do zabawy. Możecie już teraz przysłać swoje imię za 2.46 pod numer 7252.